Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, jak Państwo widzicie, ten felieton jest nadawany z Chicago, gdzie gościmy na badaniach naukowych, ale zarazem mamy okazję spotkać się z Polonią. Widać tutaj bardzo wyraźnie, jak Polonia przeżywa wizyty wszystkich gości z Polski i ze świata nauki, ale również ze świata polityki. Wszak niedawno był w Chicago prezydent Andrzej Duda. To spotkanie, kiedy najwyższe władze państwowe dowartościowują naród będący na uchodźstwie, na emigracji, to rzecz niezwykle istotna dla ludzi tutaj żyjących. Ale czy tylko dla ludzi tutaj żyjących? Pamiętajmy o tym, że patrząc klasycznie, gdzieś sięgając do samego Tomasza Zakwinu, który mówił, że ostatecznie najbardziej takim sprawnym, najbardziej państwem, które może przetrwać różne kryzysy dziejowe, jest państwo narodowe, to w państwie takim jak Polska kluczowym podmiotem, który jak gdyby organizuje życie kulturowe, wspólnotowe, jest właśnie naród. A naród żyje w granicach państwa i poza granicami państwa. Wszak są tacy, którzy są na dawnych kresach Rzeczpospolitej, ale tak naprawdę Polonia jest rozsiana, rozrzucona po całym świecie. I teraz to państwo polskie na służbie naszego narodu powinno nie tylko troskać się tym, co się dzieje z obywatelami żyjącymi nad Wisłą czy Odrą, ale również tymi na emigracji. Bo pamiętajmy, że przy dzisiejszych możliwościach różnych relacji, które zachodzą chociażby za pośrednictwem mediów, to życie narodowe może funkcjonować jak gdyby ponad granicami o wiele bardziej niż jeszcze kiedyś. Widać to bardzo wyraźnie dzisiaj i widać to bardzo wyraźnie właśnie w tym ośrodku Radia Maryja Telewizji Trwam w Chicago, kiedy tak wielu Polaków wokół tego się gromadzi i organizuje. Życie kulturowe Polski za granicą powinno być też w jakiś sposób opisane, bo to już jest długie dziedzictwo. Jesteśmy tutaj z profesorem Jackiem Gołębiowskim, prowadząc te badania nad dziedzictwem kulturowym, religijnym Polonii i widzimy, jak ważne to jest po to, ażeby Polonia, czy amerykańska, czy całego świata dowiedziała się, jak wielka to spuścizna, ale i również Polacy w kraju, dowiedzieć się, jaka to wielka spuścizna, opracować to wszystko, nie pozwolić na zapomnienie, bo rzeczywiście to by była wielka strata. Ten dorobek kulturowy, ten dorobek cywilizacyjny Polonii jest tak duży, że tak może nas ubogacić duchowo, że po prostu wielkim zaniedbaniem naukowców czy rządu polskiego byłoby to wszystko zapomnieć, zwłaszcza, że pewne rzeczy giną. Też spotykając się tutaj z Polonusami, widzimy, jak wiele możemy czerpać, chociażby w kontekście spojrzenia, takiego trzeźwościowego spojrzenia na życie polityczne w świecie. Oni mają doskonałe doświadczenie tego, jak chociażby funkcjonuje polityka amerykańska. Dlaczego mimo sojuszniczych relacji, jakie nas wiążą z Waszyngtonem w sferze militarnej, w relacji chociażby do tych konfliktów rosyjskich, dlaczego na przykład pojawia się ustawa 447, dlaczego kandydat na ambasadora w Polsce mówi o tym, iż będzie monitorować czy też protestować przeciwko ewentualnej analogicznej zmianie ustawy IPN-owskiej, wspomnę tę ustawę, która mówiła o tym, że Polska nie jest odpowiedzialna za Holokaust. W pewne dziedziny życia, te dziedziny społeczne bardzo mocno wpływają na politykę. I o ile u nas ta tradycja, etyka chrześcijańska jest kluczowa, jeśli bierzemy pod uwagę kształtowanie pewnych wektorów życia politycznego, że jeśli z kimś wchodzimy w relacje sojusznicze, to no, mamy tutaj jakieś takie zobowiązania dalej idące niż czysto biznesowe. O tyle w świecie anglosaskim, a szczególnie tym amerykańskim, ten element biznesowy jest kluczowy. I są momenty sporne i tam, jeśli Polonia podnosi właśnie tak istotne sprawy, jak te naciski odszkodowawcze, jak kwestie, powiedzmy, sporu o historię, że to nie można lekceważyć, bo za tym pójdą bardzo konkretne kroki, które mogą nas bardzo dużo biznesowo kosztować. To jest ta pewna mądrość, z której należy czerpać i wydaje mi się, że jeśli politycy, czy ludzie świata kultury, czy mediów się spotykają z tymi Polakami, to tę wiedzę absolutnie posiadają.
Jeszcze raz wrócę do tej głównej tezy, którą tutaj z Chicago chciałbym wygłosić, czy bardzo mocno podnieść. Pierwotne w relacji do państwa jest naród, jest wspólnota narodowa. Bo kiedy nawet nie było państwowości polskiej w XIX wieku, to kultura polska rozwijała się i to rozwijała się na emigracji, choćby we Francji, wspomnę Mickiewicza, Słowackiego, ale i na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Zostawiono tu wielkie dziedzictwo. Kiedy państwo polskie mamy, to państwo polskie powinno zadbać o tą naszą kulturę, spuściznę narodową, w ogóle o wspólnotę narodową, nie tylko w kraju, ale i na zewnątrz. I o ile można zaniedbać jakieś relacje z wielkimi graczami świata, czy nawet z jakimiś państwami, o tyle nie możemy zaniedbać w każdym tego słowa znaczeniu relacji z narodem polskim, bo on żyje jako wspólnota bez względu na to, czy żyje w ojczyźnie, czy na obczyźnie.